Terminale czy cienkie klienty, jak to woli, to bardzo fajne urządzenia z punktu widzenia fanów retrogratów, bo raz, że tanie, dwa, że wystarczające pomimo raczej słabej wydajności, trzy, że małe i poręczne, więc każdy zmieści takowego za monitorem. Witam Was w kolejnym odcinku, w którym uwagę poświęcam właśnie takim urządzeniom, a w szczególności jednemu modelowi. Będzie Windows 98, lutowanie, cała masa gier, trochę historii, ciekawostek, iskier i tipsów odnośnie tego, jak dostosować takie urządzenia do swoich retro potrzeb. Zapraszam do oglądania. Na dostępność terminali nie możemy narzekać. Za mniej niż 100 zł można zdobyć model do niemal wszystkich zastosowań. Pokazałem już, jak Dell Wise DX0D radzi sobie w charakterze maszynki udającej starsze konsole i dodam, że planuję wrócić do tego tematu w przyszłości, bo dostałem od Was kilka ciekawych komentarzy z lepszą albo mniej karkołomną metodą instalacyjną w postaci Recalboxa czy Batocera. Myślę, że materiał uzupełniający, sprawdzający, jak to działa, będzie ciekawy, bo doskonale rozumiem, że nie każdemu może się chcieć instalować Arch Linuxa i później ręcznie dodawać RetroArcha. Teraz jednak skupię się na innym przeznaczeniu terminali, a zacznę od porażki. Otóż początkowo chciałem zrobić ten materiał na bazie terminala HP T5710. Taniutki, bo z zasilaczem kosztował mnie zaledwie 40 zł, jednak pomimo wielu prób nie udało mi się na nim zainstalować W98 z pendrive'a. Ekran w pewnym momencie robił się czarny i po zabawie. Taka instalacja okienek 98 z USB jest możliwa i znalazłem nawet poradnik z użyciem dokładnie takiego samego jak mój terminala, ale złośliwość rzeczy martwych stanęła na drodze do szczęścia. Wtrącę tylko, że Win98 z pendrive'a instaluje się z pomocą programu Easy to Boot. Procedura nie jest jakaś skomplikowana, ale jak przekonałem się już wiele razy, nie tylko przy okazji tego terminala, rezultat to taka trochę hojna loteria. Raz zadziała, 10 razy nie. Tym razem się nie udało. Pojawił się więc problem, bo Windowsy z rodziny 9X nie współpracują za dobrze z napędami CD-ROM podpiętymi przez USB, więc tędy do celu też nie dojdziemy. Jednak HP T5710 posiada jedną bardzo pożądaną cechę, otóż posiada slot PCI. Nic prostszego, pomyślałem. Wpinam kontroler IDE, podczepiam CD-ROM i załatwione. Ech. Jak już taśma Riser dotarła, zabrałem się do roboty. Niby nic specjalnego, ale po odpaleniu... Cóż, po odpaleniu stało się coś i przez resztę dnia mój pokój pachniał spalonym krzemem. Po fakcie, kiedy zacząłem badać temat, okazało się, że ten slot PCI jest dość wybredny i często zwyczajnie nie działa z kartami PCI, czy to dźwiękowymi, czy graficznymi. A jak pokazał mój przypadek, z kontrolerem IDE może nawet spalić urządzenie. Ta taśma też jest na liście podejrzanych. Naczytałem się o nich sporo złych rzeczy, ale prędzej spalę kolejny terminal niż zacznę ją sprawdzać miernikiem. Przypomnę, że PCI ma 62 styki po każdej stronie. Szczerze, jak terminal się już zjarał, to pomyślałem sobie, dobrze ci tak. To za ten slot ZIF. Otóż wcześniej, przez kilka dni, a nawet tygodni, dość intensywnie szukałem jakichkolwiek informacji na temat tego konektora. I poległem. Teoretycznie wszystko można podpiąć do tego złącza, a mi najbardziej zależało na podpięciu jakiegoś dysku. Niestety nie znalazłem żadnych informacji o wykorzystaniu ZIF-a w tym terminalu. Jeśli ktoś posiada takową wiedzę, to chętnie nauczę się czegoś nowego. Humorystycznie dodam, że choć nie planowałem tego, to przy okazji przetestowałem aspekt ognioodporności tego terminala. Bo widzicie to oznaczenie? Jeśli znajdziecie na płycie głównej dowolnego urządzenia oznaczenie w stylu 94V-0, to oznacza to, że płyta ma papiery na bycie ognioodporną. V-0 w oznaczeniu oznacza, że nawet jeśli urządzenie zajmie się ogniem, to ten ma ustąpić po 10 sekundach. Ot, taka ciekawostka. Tak więc HP spalone. Trudno, terminali ci u mnie dostatek.
Zanim jednak pożegnam ten model, zaznaczę, że jest to całkiem ciekawy produkt. Ciekawy, bo procesor, jaki tutaj zastosowano, to Transmeta Curzo. Są to procesory, które z X86 są jedynie kompatybilne i w odróżnieniu od innych tego typu układów, tutaj odbywa się to programowo z pomocą tzw. Code Morphing Software, który pełni po prostu rolę tłumacza instrukcji. Minusem jest to, że wydajność jest niższa niż u AMD czy u Intela i oprogramowanie translacyjne wymaga zdefiniowanej ilości RAMu, czyli tak jak w przypadku zintegrowanych kart graficznych. W tym konkretnym przypadku układ Transmeta o taktowaniu 800 MHz zabiera dla siebie 16 MB RAMu. Układ z taktowaniem 1,2 GHz już 24 MB. Pocieszające jednak jest to, że terminale te posiadają kartę graficzną Radeon 7000M z dedykowaną pamięcią 16 MB, więc na grafikę nie musimy poświęcać już pamięci. Znalazłem informacje mówiące o tym, że model z taktowaniem 700 MHz pracował tak samo szybko jak Pentium 3 z taktowaniem 500 MHz. Jednak układy Transmeta były o wiele tańsze i miały niższe TDP, więc nierzadko lądowały właśnie w terminalach. Niewątpliwym plusem terminala HP T5710 jest slot PCI. Niestety, dla większości użytkowników slot ten będzie bezużyteczny, bo aby się nim cieszyć, potrzebna jest powiększona obudowa, a właściwie jedna tylna ścianka obudowy. Rzecz w tym, że kupno modułu rozszerzającego graniczy z cudem. Produkowano ich mało i jak już ktoś takowy zdobędzie, to go trzyma, albo sprzedaje za horrendalną sumę. Przy okazji mam mały apel. Z pewnością znajdzie się wśród oglądających ktoś z drukarką 3D. Jeśli ten ktoś chce zarobić parę groszy, to niech wie, że znajdzie się wielu chętnych na dorobione na drukarce 3D moduły rozszerzające. Jedyne co musicie zrobić, to kupić popularny terminal ze slotem PCI, np. HP T5720, albo właśnie ten, który ja pokazuję, czyli HP T5710. I mając terminal, wykonać projekt powiększonej tylnej ścianki. Po kilku próbach pewnie uda się stworzyć pożądaną nadbudówkę, a jak już zrobicie coś takiego, to dajcie mi znać, chętnie kupię. To naprawdę dziwne, że jeszcze nikt na to nie wpadł. Okej, wracam do tematu. Pierwsze podejście nieudane. Szukam kolejnego pacjenta, ale tak właściwie to czego konkretnie szukam. Chcę, aby terminal pozwalał na osadzenie minimum 512 MB RAMu. Chcę, aby W98 dało się tutaj zainstalować wraz ze wszystkimi urządzeniami. Ten aspekt jest ważny, bo właściwie na każdym terminalu zainstalujemy W98, ale nie na każdym zainstalujemy sterownik audio czy do karty sieciowej. W kwestii procesora zadowoli mnie dowolny jednorodzeniowy układ, mocniejszy od najwyższego Pentiuma 2. Dobrym kandydatem jest przywołany już HP T5720, ale jest jeden mały, maluteńki problem, jeśli ułatwienie może być problemem. Już wyjaśniam. Otóż model ten jest dość popularny i każdy, kto jest zainteresowany tematem, dobrze wie, że ten hapek jest w porządku. Dlatego byłoby to za duże ułatwienie. Wolałem znaleźć coś mniej popularnego. Wtrącę jeszcze, że pewien Australijczyk imieniem Phil zrobił o nim materiał i jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o modelu T5720, to odsyłam na jego kanał. Pewnie zostaniecie tam dłużej, bo ma wiele fajnych materiałów, a przy okazji przygotowywania linków, które umieszczam w opisie, znalazłem u niego na kanale też materiał o HP T5710, który u mnie wyzionął ducha. No okej, sam nie wyzionął, pomogłem. W każdym razie nie chciałem powielać tego samego projektu, plus niespecjalnie przekonuje mnie łudo wyprowadzone na zewnątrz terminala. Oczywiście kupno modułu rozszerzającego do tego modelu też graniczy z cudem. Postanowiłem szukać dalej. I znalazłem. Dokładnie to, czego szukałem. Model z mocnym pod kątem W98 procesorem, z obsługą 512 MB RAMu i z możliwością zainstalowania sterowników do wszystkich urządzeń pod oknami 98. Ale to nie koniec. Najlepszy aspekt wybranego terminala to slot PCI i obudowa, w której kartę pod ten slot można zmieścić bez ekspandera. Ale to dalej nie koniec dobrych wiadomości, bo terminal ten jest przy tym wszystkim tani i łatwo go zdobyć. Mowa o... Fujitsu Siemens Futro S400. Za urządzenie zapłaciłem 95 zł z zasilaczem i sprzęt był w środku kompletny, czyli w kwestii dyskowej coś już było osadzone, to samo RAM.
coś za coś, możliwość wsadzenia w środku karty PCI bez konieczności dokupowania powiększonej obudowy oznacza, że terminal jest duży. Duży, jeśli porównamy go z innymi takimi urządzeniami, bo cały czas jest raczej mały. Procesor, jaki tutaj mamy, to produkt AMD o nazwie Geode NX1500. Była to seria procesorów dedykowana urządzeniom wbudowanym. Generacja NX to ostatni wypust tych chipów. Ten model Geode cechuje się poborem energii na poziomie zaledwie 6 W, natomiast TDP wynosi 9 W. Częstotliwość procesora to 1 GHz przy FSB na poziomie 133 MHz. Co ciekawe, układ ten został opracowany na bazie Athlona XP w wersji mobilnej i w systemie zgłasza się właśnie jako Athlon. Kolejną ciekawostką jest to, że procesor działa w sokecie A i można go osadzić w innej, większej płycie z takim soketem i powinien działać z marszu. Działa to też w drugą stronę, to znaczy chipsety, które zostały opracowane z myślą o tym CPU, działają też z innymi procesorami pod soket A i można je tutaj osadzić. A czy warto? Nie, z dwóch powodów. Pierwszy to zasilacz. Geode, jak mówiłem, pobiera 6 W, a taki Athlon 1000C już ponad 50, co może być zbyt dużym wyzwaniem dla skromnej cegły, jaka była w zestawie. Kolejny minus to TDP, bowiem nawet przy tych niskich 9 W pasywne chłodzenie terminala ledwo wyrabia. Właściwie to pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić po zakupie takiego terminala, to rozkręcenie go i wymiana pasty termoprzewodzącej na procku i chipsecie. I nawet po tych zabiegach w środku zrobi się ciepło, naprawdę ciepło. Na papierze ten model Geode może być chłodzony pasywnie, ale po 4 godzinach grania bez założonej obudowy, która pełni rolę radiatora, ten aluminiowy radiatorek, a właściwie oba, były tak gorące, że aż trudno uwierzyć, że nic się nie spaliło. Nie przesadzam, w kwestii chłodzenia mogłoby być lepiej. Może nawet rezygnacja z pasywnego chłodzenia na rzecz jakiegoś aktywnego będzie dobrym pomysłem. Niestety nie posiadam żadnego tak niskiego, choć było blisko. Co warte podkreślenia, na terminalu znajduje się naklejka z ostrzeżeniem, że urządzenie należy używać w pionie, na podstawce. W moim egzemplarzu osadzono 256 MB RAM-u, a maksimum, na jakie pozwala płyta terminala, to 512 MB lub 1 GB. Nie bardzo wiem, jak to rozumieć, ale jedna z nielicznych ulotek, jakie znalazłem o tym modelu, mówi, że 1 GB jest obsługiwany jedynie w ramach CUZ. Problem polega na tym, że nie wytłumaczono, co to znaczy CUZ, a w internecie jedyna poszlaka, jaką znalazłem, to to, że akronimem CUZ Fujitsu Siemens określa sprzęt robiony na specjalne zamówienie. Jeśli wiecie coś więcej na ten temat, to piszcie śmiało, chętnie dowiem się, o co tutaj chodzi. W tym projekcie nie ma to większego znaczenia, bo systemem, pod jaki szykuję terminal, będą okienka 98, które nie działają stabilnie, jeśli w systemie jest zainstalowanych więcej niż 512 MB RAM-u. Aha, zapomniałem powiedzieć, że terminal był dostarczany wraz z Windowsem XP Embedded. Więc ja osadzam 512 MB DDR333, za kostkę zapłaciłem 9,50. Opcji dyskowych mamy tutaj kilka, główne udogodnienie rzuca się od razu w oczy. Slot na karty Compact Flash jest osadzony na płycie głównej. To naprawdę wygodne i choć w internecie znalazłem informację, że max, na jaki można sobie pozwolić, to 16 giga, to mi bez problemów działała tutaj karta 32 giga. Kolejna możliwość na podpięcie dysku to złącze ID 40-pinowe, nie 44-pinowe, a to oznacza, że dysk musi być jakoś zasilony. Tylko jak? Produkt Fujitsu Siemens nie posiada żadnego Molexa. Nie udało mi się znaleźć szczegółowej instrukcji, więc nie wiem, czy producent tak to sobie wymyślił, ale po sprawdzeniu miernikiem okazało się, że ten podejrzany konektor daje 5 V, co wystarczy na zasilenie dysku 2,5-calowego lub przelotki CFID. Wiemy więc, gdzie jest 5 V, tylko jak dobrać się do tego konektora bez konieczności lutowania pinów na płycie. Nie wiem, czy w zestawie z terminalem był stosowny kabelek, ani też nie wiem, jaki rodzaj konektora tutaj mamy. Wiem natomiast, że idealnie nadawałaby się do tego celu wtyczka z zasilaniem kart graficznych, naturalnie tylko 2 piny, albo dodatkowe zasilanie CPU, czyli w zasadzie taka sama wtyczka, tylko 4 piny zamiast 6-8. To chyba pierwszy raz, kiedy jestem zadowolony z tego, że posiadam zasilacz firmy Tracer. Posłuży mi jako dawca.
obcinamy pożądane konektory i zabieramy się do roboty. Rozdzielenie czterech pinów było prostsze niż się spodziewałem, chwila z nożykiem. Po ustaleniu, który z pinów jest plusem, to ten bliżej czytnika CF, można się nam dopatrzeć malutkiego białego trójkącika, i sprawdzeniu, jakie piny we wtyczne Molex niosą 5V, bo zapomniałem, wystarczyło zlutować kabelki i gotowe. Teoretycznie i popieram to jedynie domysłami, bo papierów odnośnie tego sprzętu za wiele nie znalazłem, więc teoretycznie linia 5V powinna być tutaj mocna, bo mamy do czynienia z płytą z soketem A. A komputery z tamtego okresu bardziej niż dzisiaj czerpały właśnie z 5V niż z 12. Teraz wystarczy wykorzystać taką oto przelotkę i możemy się cieszyć dyskiem twardym w terminalu. Ponieważ część tych przelotek nie jest w żaden sposób opisana, co jest dziwne, bo podpięcie jej w złą stronę spali dysk, to podpowiadam, jak to wszystko połączyć w całość. Myślicie sobie pewnie, no okej, dysk podepnie, a gdzie go zmieści? Na to też mam odpowiedź. Jest nią bezstykowa karta ze śledziem, gdzie możemy osadzić dysk twardy, albo dwa dyski. Takich, nazwijmy to, kart jest wiele, w różnym rozmiarze. Ja na potrzeby materiału kupiłem Akasę na dwa dyski oraz jakiegoś no-name'a na jeden dysk. I choć Akasa jest solidniejsza i aluminiowa, to plastikowy no-name będzie w tym przypadku odpowiedniejszy, bo zajmuje mniej miejsca. Standardowe taśmy IDE udaje się tutaj jakoś upchnąć, ale wiadomo, że im mniejsze, tym lepiej, zwłaszcza, że da się takowe zdobyć. Można też obciąć taką zwykłą taśmę IDE i zakleić odsłonięte przewody ciepłym klejem. Standardowy talerzowy twardziel nie wyczerpuje opcji dyskowych, jakie mamy tutaj dostępne. Do taśmy IDE można też podpiąć adapter na karty CF czy SD, a że te są mniejsze, może to być lepszy pomysł. Można się też zdecydować na rozwiązanie karta CF na system i dysk na dane w postaci pendrive'a. I nawet nie trzeba używać zewnętrznych portów, bo na płycie znajdują się wolne piny do podpięcia kolejnych. Z tą jednak uwagą, że nie jest to standardowy rozstaw pinów i większość takich oto kabli się tutaj nie sprawdzi. Bez instrukcji ta ścieżka wydaje się ślepą albo zwyczajnie trudną, więc nie polecam. O ile się nie mylę, w tym miejscu producent przewidział podpinanie czytnika Smart Card. Dobra wiadomość jest taka, że na tych pinach też znajdziecie 5V. Pendrive wpięty z tyłu nie będzie raczej stanowił problemu, ale jeśli ktoś koniecznie chce zamknąć wszystko w środku, to może nabyć kartę z USB na PCI, a te oferują czasami port USB wyprowadzony do środka obudowy, więc sprawa załatwiona. Kolejna opcja dyskowa to moduł DOM, czyli takie dyski SSD na interfejs IDE. Są niestety drogie, 2 GB to wydatek rzędu 200 zł. Jest jeszcze opcja umieszczenia w środku karty PCI, która zrobi z kilku kart CF dysk, w cudzysłowie SSD, albo zwykłe śledzie z czytnikiem CF i interfejsem IDE. Jednak poświęcanie jedynego dostępnego slotu PCI na rozwiązanie bazujące na karcie CF to chyba kiepski pomysł, zwłaszcza jeśli w cienkim kliencie jest już osadzony czytnik. Pamiętajcie, że dysk sieciowy to też jakaś opcja. Na ekranie widzicie teraz, jak różne opcje wyglądają cenowo. Mnie zadowoli karta o pojemności 32 GB podpięta do osadzonego czytnika. Pamiętam, że pierwszy raz instalowałem W98 na dysku 4,3 GB, jaki wtedy posiadałem i w zupełności mi wystarczał, więc te 30 GB powinno być ok. Idziemy dalej. Wiem o dwóch modułach, jakie można podpiąć do tego dziwnego złącza na płycie. Pierwszy to moduł DVI, drugi to moduł Wi-Fi. Może to kogoś zainteresuje. Przejdźmy do dania głównego, slot PCI. Już teraz zaznaczę, że wymogiem jest, aby karta miała maksymalnie 15 cm długości. Jednak w niektórych scenariuszach karty o długości 16 cm też ją zmieszczą. Realnym problemem jest coś innego, o czym za chwilę. Tutaj tak naprawdę zaczyna się zabawa i jednocześnie jest to stoper, bo w tym momencie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co ja właściwie chcę od tego terminala. Czy chcę odpalać gry 3D fixowe? Karta z akceleratorem się tutaj zmieści. Oczywiście trzeba szukać modelu pod PCI. Te niestety nie były aż tak popularne, ale da się, polecam szukać na eBayu. Czy tracimy coś, podpinając 3D fixa do PCI zamiast do AGP? Raczej nie. Według mojej wiedzy wszystkie pierwsze akceleratory WUDU wykorzystują AGP w okrojony sposób.
to jest nie używają specyficznych dla AGP właściwości i dają dokładnie takie same rezultaty jak przy użyciu PCI. Inne pytanie, jakie można sobie zadać, to czy chcę odpalać gry mocniejsze od WUDU. Wtedy kandydatem może być na przykład jakiś GeForce 2 MX, który z pomocą jakiegoś Glide Wrappera odpali prawie każdą grę 3D fixową i dodatkowo pozwoli grać w nowsze tytuły. Mamy tutaj przecież 1 GHz Athlona, więc teoretycznie na gry 3D fixowe patrzymy z pogardą. Kolejne pytanie to czy zależy mi na kompatybilności karty dźwiękowej z DOS-em. Jeśli tak, to nie ma co liczyć na Integrę i trzeba się zaopatrzyć w kartę muzyczną, która nie boi się DOS-a. A może tylko chcę maszynkę do zabawy okienkami 9.8? Wtedy slot PCI jest właściwie nieistotny, ale to nie znaczy, że się nie przyda. W takim scenariuszu otwiera się przed nami dodatkowa opcja, cooler na śledziu. Ten typ nie jest specjalnie wydajny, ale na bezrybiu i rak ryba i zawsze trochę ciepłego powietrza wyrzuci z wnętrza. Ja drogą eliminacji postawiłem na scenariusz z kartą muzyczną, choć początkowo przymierzałem się do karty graficznej. Problem polegał na tym, że te moje ledwo mieściły się do środka. 3D Fix napierał na radiator od chipsetu, który dość mocno się nagrzewa i to ciepło powędrowałoby do 3D Fixa, co nie jest dobrym pomysłem. W drugim przypadku GeForce nie dotyka już radiatora, ale chłodzenie pasywne karty dotyka kondensatorów terminala. Dlaczego jest to zły pomysł? Cóż, jeśli zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wasz telewizor Samsunga wyzionął ducha po zaledwie kilku latach używania, to mniej więcej to jest odpowiedź. Kondensatory nie lubią ciepła, a karty GeForce 2 MX były zwykle chłodzone aktywnym chłodzeniem. Ta moja posiada jedynie radiator i nagrzewa się naprawdę mocno. Zwykle dokręcam do niej cooler. Wielu z was zastanawia się pewnie dlaczego nie coś lepszego od wybranego GeForce'a. Cóż, teoretycznie mógłbym wsadzić do środka model 6200. Są do zdobycia za jakieś 100 zł. Ale w tym materiale spaliłem już jeden terminal i umówmy się, wystarczy. Zasilacz w tym Fujitsu jest raczej skromny, a do karty 6200 zalecany jest taki o mocy 200 W. Postanowiłem więc nie dodawać karty graficznej i sprawdzić co potrafi Integra. I tutaj mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że nie jest to tak straszna karta jak mogłoby się wydawać. Wyprzedzę trochę i podam wyniki z benchmarku 3D Mark 99. W klipie o retro PC-cie z Win9598MEXP wyniki Integry wnosiły 7343 punktów, karta ATI 9200 zdobyła 7386 punktów, Quadro NVS 200 6051 punktów, a karta GeForce FX 5200 wykrzesała z siebie 7367 punktów. Ile więc pokazała Integra SIS Mirage? Całkiem niezłe 6847 punktów. Zła wiadomość jest taka, że jest to karta graficzna SIS Mirage. Pamiętam, że na karty z układem SIS mówiło się zwykle deakceleratory, bo były tak słabe i problematyczne, a głównym problemem tej karty jest to, że nie działał z jej udziałem żaden Glide Wrapper. To oznacza, że o Glide API możemy zapomnieć, ale to nie koniec świata, mamy przecież inne API. W naszym przypadku skupimy uwagę na Direct 3D. Na szybko zainstalowałem Windowsa XP, aby sprawdzić czy jest to wina systemu i niestety pod XP-kiem to samo. Postanowiłem też zaopatrzyć się w moduł DVI. Przy tej okazji musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie czy wolę kupić taniej u naszych najwyraźniej biedniejszych sąsiadów za Odrą, czy drożej w bogatej ojczyźnie. Za granicą wyjdzie jakieś 120 zł z wysyłką, najtańsza oferta z Polski to 150 zł plus koszta wysyłki. Tak, smutne to trochę, ale niestety prawdziwe. W ramach protestu kupiłem za granicą, zapłaciłem dokładnie 118 zł i 16 groszy, a paczka szła 5 dni. Myślę, że większość z was może sobie odpuścić kupowanie modułu DVI, ja zrobiłem to tylko dlatego, bo łatwiej będzie mi przechwycić obraz z takiego złącza niż z VGA. Bo korzystając z takiej oto przelotki, mogą wtedy podpiąć jakiś normalny graber HDMI. Przy wariancie VGA mogą, ale nie muszą pojawić się też problemy z odświeżaniem, zwłaszcza jeśli korzystacie z monitora LCD, a pewnie z takiego będziecie chcieli skorzystać. Szczęśliwy jest na to prosty sposób, aplikacja o nazwie PowerStrip. Jest to shareware, ale działa bez ograniczeń, a jedyną niedogodnością wersji niezarejestrowanej jest okno przy starcie systemu.
Program ma wiele opcji, m.in. ustawianie customowej rozdzielczości czy podkręcanie karty graficznej, ale w tym przypadku interesuje nas odświeżanie. Zwykle wystarcza delikatna modyfikacja, aby tzw. flickering zniknął. Inna opcja to program HZ Tool. Ma mniej opcji, bo skupia się jedynie na odświeżaniu, ale za to jest darmowy i nie wyświetla okien przy starcie. Niestety, spędziłem dość dużo czasu na próbach zmuszenia modułu DVI do pracy i poległem. Po podpięciu moduł terminala działał, słychać było dźwięki z systemu Windows, ale obrazu nie było. Niestety nie posiadam monitora z DVI, a jedynie przelotkę na HDMI, więc teoretycznie moduł może działać, ale moja przelotka może się z nim nie dogadywać. Może jakieś HDCP albo inne ustrojstwo? Nie wiem. Odpalając kompa z monitorem podpiętym pod VGA, widać, że drugi monitor, ten pod DVI, jest w systemie wykrywany. Można mu zmienić rozdzielczość i tak dalej, ale obrazu nie ma. Trudno, skoro DVI nie chce współpracować, to wygeneruję sobie stabilny, niemrugający obraz inną metodą. With blackjack and hookers. Jest to przy okazji mały tips dla osób nagrywających własne klipy i zastanawiających się, czy można usunąć migotanie w postprodukcji. Można, ale tanio nie będzie. Pierwsza opcja to taka wtyczka do programów Adobe Premiere, After Effects oraz do Avida i darmowego DaVinci Resolve o nazwie Flickr Free. Cena to $150, czyli ponad 550 zł. Kupiłem ten plugin, bo w przeszłości zmarnowałem tak dużo czasu na majstrowanie przy odświeżaniu w parze z graberem, że doszedłem do wniosku, że wyjdę na tym do przodu, przynajmniej czasowo. Jest jeszcze jedna wtyczka do w zasadzie wszystkich bardziej popularnych edytorów wideo i trafiłem na nią przypadkiem. Otóż któregoś dnia jeden z moich znajomych przypomniał mi, że nasze subskrypcje Intel VIP App Pack wygasną wraz z końcem marca. Ten, jak to Intel nazywa, VIP-owski pakiet aplikacji to taka usługa, w ramach której firma udostępnia subskrybentom gry i oprogramowanie. Intel przy różnych okazjach rozdaje takie pakiety swoim partnerom i dziennikarzom. Ja dostałem taki dostęp podczas którejś edycji Intel Extreme Masters. Naprawdę miły gest ze strony Intela, bo pomijając gry, których przez lata dostałem z tej usługi całe mnóstwo, tytuły zmieniają się co kilka miesięcy, to zdobyłem w jej ramach dużo naprawdę drogich i przydatnych programów, jak zestaw aplikacji od Corela, pakiet programów Topaz, m.in. Mask AI, który pomaga mi usuwać tła ze zdjęć, czy program do edycji wideo HitFilm Pro. I kiedy kolega przypomniał mi, że za chwilę skończy mi się dostęp do tej usługi, uświadomiłem sobie, że muszę jeszcze pobrać Vegasa. Raczej nie planuję używać, preferuję DaVinci Resolve jako alternatywę dla Premiera, ale wiadomo, za darmo to i ocet słodki. Kiedy zarejestrowałem i zainstalowałem swoją kopię Vegasa z dodatkami, zobaczyłem, że mam na liście plugin o nazwie Flickr Fixer. Jest to wersja demo, która instaluje się razem z pluginem, który ja dostałem od Intela. Jednak nawet w wersji demonstracyjnej widać, że działa bardzo dobrze. Niestety, aktywowanie tej wtyczki kosztuje aż $299, czyli dwa razy tyle, ile kosztował mnie plugin Flickr Free. Powodem jest to, że Flickr Fixer sprzedawany jest w pakiecie z innymi pluginami i dodatkowo za te 300 baksów dostaje się licencję na kilka platform. Może zatem dla kogoś będzie to lepsza opcja? Istnieje jeszcze wariant budżetowy w postaci programu Ashampoo Video Deflickr. Kosztuje jedynie $15 i robi swoje. Tylko że jest to oddzielny program, więc zapłacimy mniej, ale musimy się przy tym więcej narobić. Niemniej jest to jakaś opcja. Jeśli znacie jakieś inne sposoby, to podzielcie się nimi pod filmem. Ja wybrałem Flickr Free, więc od teraz w moich klipach w nagraniach ze starych sprzętów migotania nie będzie. Zaznaczę jednak, że cała ta zabawa z oprogramowaniem do usuwania migotania nie dotyczy osób, które nie planują nagrywać gameplayów. Wszystkim innym, którzy doświadczają problemów z tym związanych, wystarczy darmowy program. Wracamy do tematu. Konfiguracja, przy której zostaję, prezentuje się następująco. Stokowy procesor, pamięć powiększona do 512 MB, karta CF o pojemności 32 GB oraz w slocie PCI karta dźwiękowa. Zdecydowałem się na model Speedlink SL8865 z układem CMI8738. Jest to tak zwany budżetowy wariant. Karty z tym chipsetem są tanie i w grach DOS-owych dość dobrze udają Sound Blastera. Dla przykładu w IFD Beholder z kartą zintegrowaną dźwięku nie było, a na karcie z układem CMI dźwięk działał bez kombinowania.
Za dźwiękówkę zapłaciłem niecałe 22 zł, jeśli więc szukacie taniego odpowiednika drogich Soundblasterów, to szukajcie czegoś z układem CMI8738. Karty te są zwykle bardzo małe, więc na pewno zmieszczą się do środka i bardzo często sprzedawane są w wariancie z portem joysticka. Jeszcze w kwestii audio. W jednym ze starszych klipów pokazywałem, jak przymocować małe głośniki do monitora, aby nie plątały się na biurku, gdzie pewnie leżą Wasze główne głośniki. Do zabawy tym terminalem używam tych samych głośników. Oprócz do retro peceta, głośniki są też podpięte do monitora z funkcją przekazywania audio z HDMI, gdzie mam podpiętego switcha. A teraz dodatkowo do tych samych głośników podpięty jest terminal. Jak tego dokonać bez ciągłego przekładania wtyczki? Takim oto sprytnym gadżetem, który pozwala podpiąć do jednych głośników aż 5 źródeł dźwięku. Ta przylotka kosztowała zaledwie 12 zł i jest do nabycia na Allegro. Jest jeszcze jeden gadżet, który może ułatwić Wam życie. Taka oto grawitacyjna półka na monitor. Zmieszczą się na niej głośniki wraz z terminalem. Koszt tego luksusu to jakieś 25 zł. Ok, wszystko skompletowane i upchane w obudowie. Możemy zabrać się za instalację Windows 98. Nie jestem wielkim fanem FDiska, więc partycję założyłem w programie Super FDisk. Jeśli jeszcze nie korzystacie, to zacznijcie. Program bootuje się z dyskietki lub z płyty CD i jest darmowy. Teraz chwila z programem Easy to Boot i instalacja okienek. I lipa. Jak mówiłem, jest to loteria. Znowu nie udało mi się zainstalować W98 z pomocą tego programu i kiedy już sięgałem po kontroler IDE i jakiegoś CD-ROMa, olśniło mnie. Przecież chcesz zainstalować Windowsa z rodziny 9X. Olej CD-ROM, skopiuj zawartość płyty na jedną z partycji i odpal instalator. Tak więc zrobiłem i instalacja poszła gładko. Jeśli planujecie taki sposób instalacji, pamiętajcie, aby później wykasować Windowsowe pliki z dysku, z wyjątkiem folderu ze sterownikami. Ten się przyda nieraz. Jeśli nie skasujecie reszty plików, Win98 będzie widział całą partycję jako napęd CD. Teraz kwestia sterowników. Pamiętacie, jak mówiłem o HP-ku T5720, który był omawiany na kanale Philz Computer Lab? Otóż terminal ten był zbudowany na bazie chipsetu SIS i procesorze AMD GJNX1500, czyli dokładnie na tych samych bebekach co Futro S400. Czyli sterowniki, przynajmniej część z HP-ka, zadziałają na naszym S400. Nie posiadam strony, więc odsyłam zainteresowanych na stronę Phila. Adres widzicie na ekranie. Będzie też w opisie. Zatem pobieramy i instalujemy sterownik do zintegrowanego układu graficznego. Następnie sterownik audio, jeśli zostajecie przy Integrze. Ja instaluję sterownik właściwy dla mojej karty. Następnie pobieramy sterownik USB, a właściwie dwa, jeden dla układu i drugi na pendrive'y. Tutaj uwaga! Instalator sterownika układowego z jakiegoś nieznanego mi powodu zawieszał terminal sekundę po odpaleniu. Całe szczęście właściwy plik instalacyjny znajduje się w folderze MIST i nazywa się patch-98. Z tym plikiem problemów już nie ma i po chwili mamy dodaną do systemu obsługę USB. Dalej instalujemy sterownik dla pendrive'ów. W końcu nie mamy tutaj napędu, więc większość danych będzie przenoszona właśnie na pamięci USB. Na stronie Phila znajduje się plik do angielskiej wersji okienek, on zadziała, ale przy okazji namiesza trochę przy lokalizacji, więc zainstalowałem jakiś dedykowany polskiej wersji. Link w opisie. I tutaj kończą się kompatybilne podzespoły, a został nam jeszcze sterownik do sieciówki. Karta sieciowa w HP to produkt VIA, a w Fujitsu mamy Realtek'a. Chwila spędzona w Google po wklepaniu oznaczeń z układu i sterownik znaleziony. Link umieszczam w opisie. Tak oto mamy gotową maszynkę, w której wszystkie kluczowe podzespoły działają. Zainstalowałem jeszcze nieoficjalny service pack z wszystkimi aktualizacjami i kilkoma dodatkami oraz najnowszą wersję DirectX dla Windows 98 SE, czyli 9C z grudnia 2006 roku. Chętnie umieściłbym gdzieś te wszystkie pliki, bo nie zawsze udaje mi się kilka tygodni po fakcie znaleźć linki do stron, z których te rzeczy pobierałem. Czy myślicie, że powinienem założyć jakąś stronę właśnie do takiego celu? Póki co, wszystkie pliki, które udało mi się zlokalizować, zostaną podlinkowane w opisie. System zainstalowany, sterowniki też, można zabrać się za testy. Zaobserwowałem jednak powolną pracę, w cudzysłowie, dysku.
Po teście ATO okazało się, że zapis wypadał szybciej niż odczyt, pomijając to, że i tak wyniki były kiepskie. Winowajcą był nieszczęsny parametr DMA. Po włączeniu DMA i po ponownym teście wyniki były już w normie. W normie jak na kartę CF, a na pewno wystarczające do zabawy Windowsem 98 i grami, które były tworzone w okresie świetności tego systemu. Jeśli jednak ktoś myśli, że kupno lepszej karty CF polepszy wyniki, np. takiej oto 16-gigowej z UDMA 6, to niestety tak nie będzie. Przynajmniej w tym terminalu, bo ogranicza nas chipset SIS. Wynik z 3D Marka 99 już znacie, 6847 punktów, dodam jeszcze wynik z wersji 2001 SE, 1388 punktów. Test procesora Cinebench 2003 pokazał wynik 213,6 sekund. Aby nadać temu wynikowi jakiś kontekst, oto osiągi innych procesorów w tym teście, jakie znalazłem na stronie Thunder.net. Pora na gry. Zintegrowana grafika jest kiepska, nie ma co się oszukiwać i nie zapominajmy, że jest to produkt SIS. Jest taki kawał o grafikach SIS, szło to mniej więcej tak. Jeśli miałbym pistolet z dwoma nabojami i był zamknięty w pokoju z Hitlerem, Bin Ladenem i kartą SIS, to strzeliłbym dwa razy do karty SIS. Jak już mówiłem, glide wrapery tutaj nie działają. Przetestowałem kilka różnych i żaden nie chciał współpracować. Omijamy więc API Glide i aby cieszyć się dopałką, wybieramy alternatywę w postaci Direct 3D. Rozmycie jest? Jest. Wygląda jak Glide? Wygląda. Czyli nie ma problemu. W lewym górnym rogu niektórych gier wyświetlany będzie licznik klatek z programu Fraps. Jednak pamiętajcie, że gry z tamtego okresu, jak miały więcej niż 20 klatek, to były uznawane za ultra płynne. Stałe 30 było luksusem, a 60 anomalią. Większość gier odpaliłem w rozdzielczości 640x480, czyli w takiej, na jaką pozwoliłby pierwszy 3DFX. Zrobiłem kilka wyjątków, o czym poinformuję. Zaczynamy. Na start drugi Carmageddon. Klatki jak widać na wodze, zwykle przedział 30-50 i to przy maksymalnych detalach. Obecnie przechodzę tytuł kolejny raz na innym PC-cie z użyciem Steam Controllera i muszę przyznać, że na tym dziwnym padzie gra się całkiem fajnie. Jednak gra była tworzona pod rozdzielczości 4.3 i Full HD wygląda na taką trochę spłaszczoną. W Serious Sam klatki dobijają do 50, ale potrafią spaść do 20 kilku, jak na ekranie zrobi się gorąco, o co w tej grze nie trudno. GTA w świecie Simpsonów, czyli Hit and Run, niestety nie działa tutaj dobrze. Gra nie posiada opcji graficznych do zmiany, jedyne co możemy zrobić to zjechać z rozdzielczością do 640, co okazuje się niewystarczające, aby uzyskać przyzwoity przedział klatkowy. Kiedyś uznałbym tytuł za grywalny, ale dzisiaj w tak stare gry wolę grać przynajmniej przy 30 klatkach. Kolejna porażka to Soldier of Fortune. Okazjonalnie ponad 30 klatek, ale jak tylko pojawią się przeciwnicy, framerate nurkuje i to przy najniższych detalach, jakie dało się ustawić. W Thief przyjemny przedział 50-60 klatek. Nic, tylko grać. Może po delikatnej korekcie suwaka z jasnością. StarCraft działa płynnie, czyli można śmiało założyć, że drugi Warcraft też nie będzie robił problemów na tym sprzęcie. Licznik z klatkami w Jet Jack Rabbit 2 utnął na poziomie 53, czyli na V-Synku. Pytanie tylko, czy gry, czy karty do przechwytywania. W jednym i drugim przypadku jest to dziwne. Wiem, że za klasyk w dziedzinie wyścigów samochodów zdalnie sterowanych powszechnie uważa się Revolta. Ja jednak mam inny ulubiony tytuł z tej dziedziny, Big Scale Racing, i na tej maszynce gra pokazuje przedział 30-60 fpsów. Z disneyowskich platformówek sprawdziłem Herkulesa i gra działa płynnie. Te starsze platformówki bazujące na bajkach tej wytwórni jak Aladdin czy Król Lew oczywiście też będą tutaj działać. American McGee's Alice działa z klatkami w przedziale 25-60. Co ciekawe, po podbiciu rozdzielczości do 800x600 gra dalej jest grywalna, górna granica spada jednak do 40 klatek. Project IGI jest grywalny tak sobie. Choć klatki dobijają często do wbudowanego V-Synka na poziomie 30 klatek, to podczas potyczki widzimy często kilkanaście.
Ponownie, kiedyś bym to zaakceptował, dzisiaj niespecjalnie. Indiana Jones and His Desktop Adventures nie robi na testowanym terminalu problemów. Gra może się wydawać niepłynna, ale wynika to jedynie ze specyfiki tytułu. Montezuma's Return nie powala ilością klatek, gra dostawała kopa w parze z akceleratorem 3DFX, ale niestety my musimy obejść się smakiem. Close Combat 5 odpaliłem w 720p, a że gra dynamiczna nie jest, to problemu z płynnością nie ma. Nawet gdy mam możliwość grania w MDK z rozmytymi teksturami, to i tak preferuję grę w wersji rozpikselowanej, podobnie jak pierwszego Quake albo Dungeon Keepera. Naprawdę nie wiem, jak ktoś mógł grać w ten świetny tytuł w wersji pod akceleratory bez pistoletu przystawionego do skroni. Są tytuły, które po prostu lepiej wyglądają w wersji software'owej i są takie, które lepiej wyglądają z dopałką, na przykład drugi Carmageddon. Wracając do tematu, MDK działa świetnie i tyle. Druga cywilizacja działa dobrze w rozdzielczości pulpitu, czyli 1024x768, ale pewnie w wyższej też będzie działać znośnie. W No One Lives Forever framerate dość chaotyczny, w dołku 20 kilka i zdarza się to rzadko, a w szczycie coś w granicy 60. Przyjemny przedział 40-60 klatek pokazał Need for Speed High Stakes. Można więc automatem założyć, że części do trzeciej będą tutaj działać płynnie. Fighting Force pozwoliłem sobie na rozdzielczość 800x600 i gra pokazuje przedział 30-59 klatek, często bliżej górnej granicy. Die by the Sword nie zachwyca ani ilością klatek, ani glitchami, które często się pojawiają. W dodatku trzeba grać na najwyższych ustawieniach graficznych, bo na najniższych glitche zasłaniają grę. Druga Ekstatika działa tutaj bardzo dobrze i to w wyższej rozdzielczości, ale to co widzicie to niska rozdzielczość. Z jakiegoś powodu mój graber odmówił posłuszeństwa i po przełączeniu na wyższą rozdzielczość ekran robił się czarny. Quake 2 800x600 i zero problemów z płynnością. Jedna z lepszych platformówek 3D tamtego okresu, czyli Gex Enter the Gecko, działa na S400 zaskakująco płynnie. Niemal cały czas dobijamy do V-synka zaszytego w grze, czyli do 30 klatek. Ignition działa płynnie, ale gra działa jedynie w trybie software i chyba akurat ten tytuł lepiej wygląda z przefiltrowanymi teksturami. Wreszcie pojawiła się okazja, aby odpalić polski szlagier bijący miodnością przynajmniej ostatnią FIFĘ, Pet Soccer. Gra działa tutaj płynnie jedynie przy najniższych detalach, ale w tej grze nie o grafikę chodzi, a o humor i przyjemną rozgrywkę. Tak więc zespołami takimi jak Berchester United, Frogger Leverkusen czy Ajax Panterdam przyjdzie nam tutaj biegać w przedziale klatkowym 30-60. Fade to Black to jeden ze starszych tytułów, jakie sprawdziłem i naturalnie nie ma z nim żadnych problemów, nawet w trybie graficznym z wyższą rozdzielczością. Micro Machines 3 również działa płynnie, jednak licznik z klatkami pokazuje dziwne 25-26 klatek. To może być jakaś frapsowa anomalia, w każdym razie jest dobrze. Nie wiem, jak mogłem kiedyś uważać ten tytuł za dobry, bo dzisiaj model jazdy i fizyka wydają się być wręcz komiczne. Tak czy siak Monster Truck Madness działa na S400 dobrze, a nawet bardzo dobrze. Klatki liczymy od 30. W Turoku prawie cały czas widzimy dokładnie 39 klatek. Spadek można zobaczyć jedynie podczas animacji na silniku, ale tylko o kilka klatek. Jako reprezentanta gier na silniku Build wybrałem Redneck Rampage. Gra działa bez przycięć nawet w 800x600. Rozpiętość klatkowa w Star Wars Jedi Knight 2 jest duża. Gra dobija do 90, ale potrafi spaść nawet do 20 kilku. Tomb Raider w trybie wyższej rozdzielczości działa oczywiście płynnie. Można spokojnie założyć, że kolejne odsłony do Chronicles włącznie też będą tutaj działać dobrze. Have a Nice Day dosłownie odlatuje na S400. Cały czas widzimy przedział między 80 a 90 fpsów. Blood Omen czuje się tutaj bardzo dobrze, co oznacza płynną i przyjemną rozgrywkę. W Defiance miły przedział 50-60 klatek i częściej widzimy górną granicę. Miodny Interstate nawet z renderowaniem software'owym wygląda i działa dobrze. Nightmare Creatures chodzi przyzwoicie i jak przystało na grę, która przywędrowała na pecety z konsol, lepiej grać w ten tytuł na padzie.
W Chasm the Rift pogramy na tym terminalu bez przycięć, nawet odpierając zaloty wielu przeciwników naraz. Nigdy nie rozumiałem tej gry, ani też nie byłem jej fanem, ale jeśli ktoś tęskni za rozgrywką w Reloaded, to tutaj pogra w grę bez problemów. Mage Slayer, niezależnie od tego, co dzieje się na ekranie, pokazuje cały czas 59-60 klatek. Take No Prisoner, działające na tym samym silniku co Mage Slayer, pokazuje już odrobinę gorszy wynik klatkowy, ale cały czas jest ich ponad 50. Fairy Tales Adventures 2 Halls of the Dead nie mogło być inaczej. Płynna rozgrywka. Subculture działa zaskakująco płynnie. Ponad 50 klatek to tutaj normalka. Twisted Metal 2 działa bardzo dobrze, ale licznik z klatkami pokazuje 21-22 klatki. Jest to prawdopodobnie błąd, bo raz, że gra jest wyraźnie płynna, a dwa, nawet po zjechaniu z detalami na minimum, licznik pokazuje dokładnie taki sam wynik. Worms 2 nie robi żadnych problemów, co chyba nikogo nie dziwi. Verfix Dogfighter ustawiłem rozdzielczość 800x600 i jest to max dla tej gry na tym sprzęcie. Klatki dochodzą do 60, ale potrafią spaść do 20. Wetrix nie jest specjalnie wymagającym tytułem, nie dziwię więc, że działa tutaj płynnie. Benchmark Viper Racing po ustawieniu wszystkich opcji graficznych na maxa pokazuje wynik w postaci 57,8 klatek. Nieco zapomniana ścigałka Ultimate Race Pro chodzi płynnie, choć nie udało mi się zmusić Frapsa do wyświetlania przy niej klatek. Świetna platformówka Heart of Darkness nie spowalnia nawet podczas dużej liczby przeciwników na ekranie. Klatki w Get Medieval liczymy na S400 od 50, swoją drogą fajna gra, warto sprawdzić. Na dinozaury w Carnivores zapolujemy na testowym terminalu jedynie w trybie software, ale z płynnością nie ma problemów. Pakiet testowych gier zamyka polska produkcja Firefight i jak widać tytuł działa perfekcyjnie. Mam nadzieję, że tak obszerny przekrój gier z różnych epok pomoże Wam w odpowiedzi na pytanie, czy pogracie na tym terminalu w swoje ulubione tytuły. Wydajnościowo terminal sprawuje się jak mój stary komputer z Pentiumem 2 i 3DFX-em, tylko że zamiast odpalać gry w trybie Glide, odpalam je z pomocą Direct 3D i czasami mogę sobie pozwolić na coś więcej niż 640x480. Pozostaje jeszcze kwestia napędu. Mamy w zasadzie trzy opcje. Wirtualny napęd, napęd pod USB oraz samoróbka na USB. Po kolei. Dobry napęd wirtualny to na przykład Demon Tools. Ostatnia wersja pod Windows 98 tego programu nosi numer 3.47. i jest to program darmowy. Nie miałem z nim żadnych problemów na tym terminalu, więc jeśli nie chcecie podpinać fizycznego napędu, to ten jest godny polecenia. Kolejna opcja to jakiś napęd pod USB. Jest w czym wybierać, a ceny zaczynają się od około 60 zł za nieużywany napęd, który pewnie połowy płyt, które mu zaserwujecie, nie odczyta i rozklekocze się za pół roku. Nie polecam kupowania napędów optycznych wyprodukowanych przez firmy, które wstydzą się swojej nazwy i nie umieszczają jej nawet na urządzeniu. Ceny napędów znanych marek zaczynają się od około 100 zł. Ja od lat używam napędu Samsunga model SE-S084 i mogą go polecić. Ale niestety już takich nie produkują i znalazłem jedynie ofertę na używkę za 90 zł. Trzeci scenariusz to samoróbka. Co mam na myśli mówiąc samoróbka? Otóż pewnie każdy z Was ma jakiegoś laptopa w domu, nawet starego, i przy pomocy takich oto przelotek można zrobić z tych notebookowych napędów takie, które podepniecie przez USB. Jest tylko jeden problem. Nie ma jednej przelotki na wszystkie rodzaje złączy w napędach, a tych jest sporo. Zanim więc kupicie konwerter, sprawdźcie, jakie macie złącze w nagrywarce laptopowej. Koszt adaptera to jakieś 20 zł. Mam dla Was jeszcze poradę w temacie napędów optycznych. Z pewnością posiadając taką maszynkę będziecie chcieli odpalać jakieś gry pobrane ze stron z abandonwarem. Te tak zwane ripy są przygotowane do pracy bez płyty z grą w napędzie, ale część gier jest tak napisana, że jeśli napędu w systemie nie ma, to gra się nie odpali, pomimo tego, że jest to rip. Jeśli traficie na taki problem, to najszybciej naprawicie go instalując napęd wirtualny. Zanim przejdę do podsumowania, chciałem Wam jeszcze opisać jedną przygodę, jaką miałem z tym terminalem. Testowo zainstalowałem system bez wybranej karty muzycznej, aby sprawdzić, jak radzi sobie Integra. I już po chwili zauważyłem problemy z wydajnością.
Otóż w części gier co jakiś czas doświadczałem przestojów. Gry po prostu stawały na sekundę albo i dłużej, po czym dalej działały płynnie. Po czym stawały i znowu działały płynnie. Jedyna rzecz, która uległa zmianie, to to, że wyciągnąłem kartę muzyczną i włączyłem tą zintegrowaną, więc może jest z nią jakiś problem? Zobaczcie, jak działa Ignition. Jest to wersja gry działająca z dysku bez płyty CD. Jeśli włączona jest opcja muzyki CD, widać, że rozgrywka w tle nie jest ok. Wystarczy wyłączyć muzykę CD i nagle wszystko robi się płynne. Zobaczcie teraz, jak działa Carmageddon 2. Przy karcie zintegrowanej, nawet przy najniższych ustawieniach, jakie dało się ustawić, gra co chwilę przystawała. Po wyłączeniu integry w BIOSie i po ponownym odpaleniu gry, bingo, płynna rozgrywka. Doszedłem do wniosku, że problemem jest IRC-u i miałem rację, chyba. To znaczy, tak jakby. Otóż przeglądając przypisane zasoby, wszystko wyglądało ok, zero konfliktów. I wtedy coś sobie uświadomiłem. To jest Windows 98, a ja nie odpiąłem napędu CD z USB. Po odpięciu napędu i włączeniu integry, wszystko zaczęło działać normalnie i jak za dotknięciem magicznej różdżki, gry przestały się przecinać. Jest to tak zwany Windows 9X Experience. I nie, nie dotyczyło to tylko gier, które w oryginale posiadały muzykę w formacie audio CD. To nie koniec dziwności, bo po zainstalowaniu napędu wirtualnego, przecięcia zniknęły, nawet jeśli napęd był podpięty. Podsumujmy to jakoś. Dla większości użytkowników wystarczającym scenariuszem będzie karta CF na system o pojemności od 2 giga w górę, plus opcjonalny pendrive jako magazyn na gry i tyle. Inwestowanie w pojemną kartę CF może się okazać zbędnym wydatkiem. 3D Fixa do środka ładować nie trzeba, bo wystarczy Direct 3D, a rolę CD-ROMu weźmie na siebie odpowiedni program. Można natomiast zastanowić się nad kartą muzyczną, która lepiej radzi sobie z grami DOS-owymi, albo zamiast karty przemyśleć kupno wentylatora na śledziu. Dobrym pomysłem może być rozszerzenie pamięci do 512 MB, aby oddać te 128 zintegrowanej karcie graficznej. Choć do grania w 640x480 nie jest to konieczne. Konfiguracja terminal plus 512 RAM-u plus 2 GB CF plus karta muzyczna pod DOS-a to wydatek rzędu 170 zł. Luźnego pendrive'a na gry pewnie każdy ma, a jak nie, to 16 GB kosztuje w okolicy 14 zł. I tu pojawia się problem, bo nagle okazuje się, że tani terminal do retro zabaw wcale nie jest taki tani i bez problemu można za taką kwotę poskładać zwykłego peceta o lepszych parametrach pod kątem retro zabaw. Więc jedyne, co tutaj zyskujemy, to kompaktowy rozmiar. Czy jest to opłacalne, czy nie, zdecydujcie sami, jedno jest pewne, zabawy z terminalami jest co niemiara. A czy nie o to w tym wszystkim chodzi? Dzięki mi klientami na potrzeby tego materiału bawiłem się kilka tygodni, a jak naszła mi ochota na pogranie w Carmageddona 2, to i tak odpaliłem grę na głównym kompie. Sztuka dla sztuki, chciałoby się rzec. Dzięki za wytrwanie do końca i do usłyszenia w kolejnym klipie. Cześć!